Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat, to jest podcast Polityka, a naszym gościem jest magister inżynier architekt Marek Dąbrowski, członek podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza, już nieistniejącej. Dzień dobry, panie inżynierze. Dzień dobry, pani. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o katastrofie smoleńskiej, ani o tym, dlaczego do niej doszło, bo to temat na inną rozmowę. Chciałabym porozmawiać o książce, którą napisał pan razem z dwoma kolegami z podkomisji smoleńskiej, z panem Wiesławem Chrzanowskim i Kazimierzem Grono. A nosi ona tytuł W innym świecie, za kulisami podkomisji smoleńskiej. Pan w podkomisji smoleńskiej zasiadał w latach 2016-2021. Po co to tak panu było? Ja dostałem zaproszenie do tej podkomisji. Najprawdopodobniej dlatego, że jeszcze w czasach zespołu parlamentarnego pana posła Macierewicza przez pewien czas współpracowałem z tym zespołem. I z tego co wiem, jeden z również z kolegów, którzy z panem posłem jakby zupełnie niezależnie ode mnie współpracowali, pan komandor Chrzanowski, rekomendował moją osobę do podkomisji, żebym mógł prowadzić dalsze badania, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską. Ponieważ ja zacząłem wcześniej się tym tematem zajmować, jeszcze w 2011 roku. No więc wejście do takiej instytucji mogło w pewien sposób jakby pomóc w wyjaśnieniu tej całej sprawy, gdyby ta instytucja działała w sposób taki, jak powinna. Czyli kierowała panem ciekawość badawcza. Uznał pan, że dzięki temu zaproszeniu może mieć pan szansę na przeprowadzenie badań, których inaczej nie byłoby szansy przeprowadzić? Oczywiście, że tak, dlatego że komisja państwowa ma dostęp do takich dowodów, do jakich nie mają dostępu osoby, powiedzmy, prywatne. Ja wcześniej znałem materiały śledztwa prokuratorskiego. Pisałem wnioski dowodowe dla prokuratury, więc jakby ten segment tutaj miałem opanowany. Natomiast nie znałem tego segmentu badań, które robiła Komisja Państwowa pod przewodnictwem pana ministra Millera. I wejście do komisji wojskowej, którą pan Macierewicz powołał, mogło spowodować, że jakby te luki wiedzy, które miałem, zostaną wypełnione i pewne działania, których nie mogłem przeprowadzić jako osoba fizyczna, będą miały szansę realizacji. Dlatego, że komisja miała również duże wsparcie, zarówno naukowe, jak i ze strony sił zbrojnych, lotnictwa. To była zupełnie jakby inna skala możliwości niż to, co było wcześniej. Mm-hmm. Tak się zastanawiam, czy rzeczywiście ta skala możliwości była inna, bo panów książka nosi tytuł W innym świecie. Ale jak zastanawiałam się nad alternatywnymi tytułami, to na przykład w waszej książce często padało słowo naiwność albo nasza prośba została zignorowana. Jakby w wielu miejscach te badania, które chcieliście przeprowadzić, czy jakieś wnioski, były kompletnie ignorowane. Kiedy pan się zorientował, że ta podkomisja to może jednak nie ma sensu? Muszę pani powiedzieć, że pierwsze półtora czy dwa lata do początku 2018 roku ja bym nie określił tego w ten sposób, że wielu rzeczy nie można było zrobić, ponieważ pierwszy przewodniczący podkomisji, pan dr Berczyński, a później pan dr Nowaczyk, generalnie dosyć pozytywnie podchodzili do tego, co my z kolegami chcieliśmy zrobić, jeśli chodzi o sprawy badawcze. Wiele badań udało się zacząć, natomiast rzeczywiście problem zaczął się wtedy, kiedy pan poseł Macierewicz został zwolniony z funkcji ministra obrony narodowej i został przewodniczącym podkomisji. On w tym momencie praktycznie położył rękę, mówiąc kolokwialnie, na wszystkich, absolutnie wszystkich działaniach wszystkich członków i zaczął to kontrolować w sposób taki, jakiego dotąd w podkomisji po prostu nie było. I to właśnie skutkowało zablokowaniem wielu tematów, wielu badań, które wcześniej rozpoczęliśmy, ale no nie udało się ich właśnie dlatego sfinalizować, że przewodniczący je zablokował. Albo nie był zainteresowany ich rozpoczęciem, bo takie sytuacje też były. No ale jak to? Przecież on cały czas mówił o dochodzeniu do prawdy razem z Jarosławem Kaczyńskim. Zgadza się, że tak mówił, ale pamiętajmy o tym, że to jest polityk. No, po kilku latach współpracy okazało się, że on miał pewną wizję katastrofy, której wcześniej jakby nie przekazywał nam publicznie w sposób taki oczywisty i jawny. Natomiast wtedy, kiedy został przewodniczący, bardzo szybko podjął kroki dyscyplinujące członków podkomisji, które miały skutkować tym, że wszyscy grzecznie pójdą w tą stronę, którą on uważał za prawidłową, uzasadnioną
Czy prawdziwą, to się może nie wypowiem, bo mam wątpliwości również, czy on sam wierzy w to, co mówi. W swoją wizję, czyli wizję zamachu, który polegał na dwóch wybuchach. Dobrze pamiętam? Tak, dokładnie. To przede wszystkim chodziło tutaj, to myśmy to nazwali w książce hipotezą Jorgensena, także, dlatego że to właśnie ten duński badacz pierwszy raz jakby sformułował takie główne zęby tej hipotezy. To znaczy, że samolot nie miał kontaktu z drzewami i z tą najsłynniejszą brzozą na małej wysokości, tylko przeleciał powyżej. Przed tą brzozą miał miejsce wybuch w lewym skrzydle, a nad wrakowiskiem miał miejsce drugi wybuch materiału wybuchowego, a w zasadzie to różnie było, bo najpierw mówiono, że to było paliwo, później, że materiał wybuchowy, później, że ładunek termobaryczny. Więc tak jakby nie do końca chyba do dzisiaj nawet wiadomo, co tam według pana Macierewicza wybuchło, ale na pewno był to wybuch spowodowany przyczyną nienaturalną. Czyli to jest to, co mówi Antoni Macierewicz, który, jak pan ocenia, być może sam nie wierzy w to, co mówi, ale pozwolę sobie zacytować kilka zdań o Antonim Macierewiczu z panów książki. I to są konkretnie pana słowa, bo były oznaczone jako pańskie. Macierewicz na początku zrobił na mnie dobre wrażenie. Był błyskotliwy, elokwentny, konkretny i dociekliwy. Wydawał się nie mieć nic wspólnego z wizerunkiem niebezpiecznego oszołoma, które wykreowały nieprzyjazne mu media. Tak, oczywiście. Zresztą, wie pani, to był jeszcze ten etap, kiedy ja poznałem pana posła, bo to był początek 2011 roku, kiedy hipoteza Jorgensena w ogóle nie istniała. Niezależni badacze troszeczkę jakby się tak szamotali, próbując pewne podstawowe elementy, nawet faktograficzne tej katastrofy poskładać. I wtedy również pan Macierewicz, a przynajmniej odnosiłem takie wrażenie, był otwarty na inne wątki, jeśli chodzi o tą katastrofę. Opisaliśmy zresztą w książce, że chodziło na przykład o wątek techniczny, czyli sprawności układu sterowania samolotu. Który według panów nie został należnie przebadany w wyniku właśnie tych różnych trudności, chociaż powinien. Natomiast sam Macierewicz przecież nie zaczął istnieć od 2011 roku w życiu publicznym. On już wcześniej w tym życiu publicznym istniał. Panowie, jakby mogliście go obserwować jako osobę publiczną. I czy nie było w was takiej myśli, że okej, media przyjazne lub nieprzyjazne, ale może jednak coś w tym jest, może na czymś ta opinia, ten wizerunek bazuje? Panie redaktor, przed 2010 rokiem już była taka polaryzacja nastrojów społecznych i w zasadzie były takie dwie grupy społeczne, które każda z nich jakby miała tutaj własną prawdę, że ja bym w tych kategoriach, w tym konkretnym czasie tak do tej sprawy nie podchodził. Dlatego, że pewne elementy wydawały się prostsze niż rzeczywistości wtedy. Dopiero z biegiem czasu okazało się, że wcale to tak nie musi być i zaczęły z czasem dopiero wychodzić te niuanse. To, o czym pani mówi, czyli takie jakby dogłębne spojrzenie na osobę, a w zasadzie na to, co pan poseł Macierewicz robi, to tak jak pani mówię, to w moim przypadku było 7 lat. Żeby już mieć praktycznie pewność, że on realizuje tutaj własny interes polityczny. Niekoniecznie wyłącznie własny, ale własny na pewno. Mhm. Dlaczego tak długo? I pytam bez złośliwości, po prostu chcę zrozumieć, dlaczego tak długo to trwało? 7 lat, to szmat czasu. W przypadku Smoleńska pierwsze 3-4 lata, no to tak jak mówię, to było zbieranie takich zupełnie podstawowych danych faktograficznych. Rodziły się jakieś lepsze lub gorsze hipotezy, które nie były całościowe. I na dobrą sprawę nikt tutaj nie miał możliwości, żeby w jakiś sposób sterować odbiorem tej całej sprawy. Zresztą proszę sobie przypomnieć, że pan poseł przecież występował kiedyś opowiadając o wycieku wody z silnika samolotu przed lotem i sugerując, że to były jakieś działania przestępcze. No to świadczy po prostu o tym, że on nie mając wiedzy lotniczej również starał się tutaj jakąś hipotezę własną, nie wiem, czy sformułować, czy ją przekazać na zewnątrz, bo być może nie była to jego obserwacja. W każdym razie to naprawdę trwało lata. I hipoteza Jorgensena, o której bardzo tutaj szczegółowo w tej książce, żeśmy z kolegami napisali, ona się na dobrą sprawę narodziła w 2014 roku w takich ogólnych zrębach. I dopiero później ewaluowała. A do 2018 roku, kiedy pan minister Macierewicz właśnie był ministrem obrony, on nie miał takich możliwości, czy może inaczej. On nie bywał tak często pod komisji, nie kontaktował się z nami tak często i
nie był zmuszony do robienia takich rzeczy już formalnie, jak później przewodniczący, żebyśmy stwierdzili, że on rzeczywiście to postępowanie techniczne kieruje w tą stronę, która jemu jest na rękę, natomiast pozostałe wątki po prostu blokuje a priori, nie wiedząc, nie rozumiejąc ich. No, to musiało trwać. Dużo miejsca w książce poświęcacie, panowie, wyliczaniu rzeczy, dowodów, które zostały albo schowane, albo ocenzurowane, albo pokazane tylko fragmentarycznie. Klasycznym przykładem są tutaj wykadrowane zdjęcia tak, żeby pasowały pod tezę. Natomiast to, że Antoni Macierewicz głosi teorie spiskowe, zamachowe, no to zaczęło się przecież praktycznie już po samej katastrofie. To nie trzeba było czekać tak długo, żeby się zorientować, że Antoni Macierewicz już wie, co się wydarzyło i wygłasza różne sprzeczne często ze sobą tezy, wykluczające się. Być może same stwierdzenia padały, natomiast ja cały czas przypominam o tym, że tak jak mówię, ta główna hipoteza tak zwanych dwóch wybuchów, ona wcześniej była nazywana hipotezą dwóch wstrząsów. I pan poseł bardzo długo właśnie trzymał się tego sformułowania. On był bardzo tutaj ostrożny, jeśli chodzi o zabieranie głosu publicznie i mówienie, że był zamach bombowy na Tupolewo. To naprawdę zaczęło się dziać parę lat po katastrofie. Oczywiście wcześniej pewne sugestie z jego strony padały, ale to były pewnego rodzaju takie, mam wrażenie, że bardzo ogólne stwierdzenia. Natomiast pytanie, czy one pochodziły z jakichś prac eksperckich, czy z wywiadów z ludźmi, którzy znają się na lotnictwie, trudno mi tutaj to ocenić. Wejdźmy za kulisy podkomisji smoleńskiej. Jak wyglądała praca w tym organie? Ja miałem szczęście i zaszczyt kierować zespołem lotniczo-nawigacyjnym. On na początku składał się z 8 osób. W porywach to było do 10. No myśmy akurat jako chyba jedyny tutaj zespół zadaniowy, bo tych zespołów było kilka i one liczyły od powiedzmy osób 8 tam do 2, te najmniejsze. No pracowali razem, to znaczy mieliśmy raz w tygodniu spotkania zespołowe, gdzie omawiały się różne kwestie techniczne. Staraliśmy się, żeby ta praca w tej naszej dziedzinie jakoś tam szła do przodu i żeby staraliśmy się również opracować materiały do czegoś, co później można by było wykorzystać w raporcie. Inne zespoły, znaczy zespół konstrukcyjny, który w zasadzie grupował tych ważniejszych zwolenników hipotezy o trajektorii wysokiej. To mówię o panu profesorze Witakowskim, doktorze Biniędzie, o Glenie Jorgensenie później. Również częściowo pracował jako zespołowo, ale generalnie powiem w ten sposób, że większość osób w podkomisji jednak pracowała indywidualnie. I oni mieli kontakt generalnie no, z kolejnymi przewodniczącymi. Czasami były sytuacje, że jacyś tam badacze byli zapraszani bezpośrednio przez pana ministra Macierewicza na rozmowy. Więc to poza naszym zespołem powiedziałbym, że to troszeczkę było takie pospolite ruszenie. Pomijając zespół konstrukcyjny, który rzeczywiście potrafił tutaj również w miarę działać w sposób zorganizowany. Zaraz pana zapytam o atmosferę panującą w podkomisji, jak to było na początku i jak to się zmieniało. Natomiast wróćmy jednak na chwilkę do kwestii trajektorii wysokiej, ale nie po to, żeby rozmawiać o przyczynach katastrofy smoleńskiej, ale jakby tu mnie frapuje ten wątek, że część członków podkomisji smoleńskiej jakby zupełnie ignorowała to, że Tupolew ściął drzewa, że są ślady zostawione, po prostu fizyczne ślady tego, jak ścinał drzewa. Oni po prostu jakby zachowywali się tak, jakby tych drzew, tych gałęzi pościnanych nie było. Czy panu to nie przeszkadzało? Coś jest, a inni członkowie ciała, w którym pan zasiada, twierdzą, że to nie istnieje, że tego nie ma. Ignorują to. Na początku po katastrofie były informacje ze strony rosyjskiej, że były dosyć duże ingerencje robione na terenie katastrofy. Były zdjęcia żołnierzy przenoszących różne rzeczy. Nawet na blogach czy na rosyjskich portalach informacyjnych były tego typu sugestie, że coś jakby w rejonie katastrofy było sprzątane. Więc tutaj jakby nie było od początku stuprocentowej pewności, że wszystkie drzewa przed wrakowiskiem wyciął polski samolot. To tak było od początku i zresztą swego czasu była również taka hipoteza postawiona, że zrobił to
ten Ił-76, który podchodził do lądowania przed Tupolewem dwa razy i później odleciał. Więc tutaj jakby no, to była sprawa otwarta. Myśmy to traktowali na zasadzie takiej, że po prostu są pewnego rodzaju dowody, ale z drugiej strony były dowody inne. Mówię tutaj głównie o zapisach amerykańskich urządzeń nawigacyjnych z samolotu, które wydawały się tym dowodom rzeczowym przeczyć. Natomiast nie ukrywam, że tutaj dosyć dużą rolę już później o tym, o co pani pyta, czyli samą podkomisję, bo to już było ciało rzeczywiście podporządkowane panu przewodniczącemu Macierewiczowi. A ja wiem, że on już, kiedy z nim rozmawiałem na początku 2011 roku, on był bardzo, bardzo przeciwny samej idei tego, że drzewo mogło zniszczyć w taki sposób skrzydło dużego samolotu, żeby ten samolot się odwrócił. Ale co to znaczy przeciwny? On jest historykiem, prawda? Co on ma tutaj do gadania? Oczywiście, że, ale wie pani, on ma pewne swoje zapatrywania na różne rzeczy, nawet takie, na które się kompletnie nie zna. I to jest bardzo dobry dowód na to i przykład, że właśnie tego typu rzeczy miały miejsce. No i panu to nie przeszkadzało, że pracuje pan w zależności służbowej od osoby, która nie dość, że się kompletnie nie zna na tym, czym się zajmuje, to jeszcze nie jest w stanie tego zaakceptować i oddać tutaj sterów innym osobom, które znają się na sprawie. Panie redaktor, o oddaniu sterów nie można mówić, dlatego że jakby skład komisji wypadkowej lotnictwa państwowego ustala minister obrony. I to na dobrą sprawę jest do niego temat, czy jest w stanie ten skład zmienić. Przede wszystkim chodzi tutaj o przewodniczącego, ale również może oczywiście odwoływać i powoływać członków. I wychodząc z tego założenia, myśmy informowali pana ministra Błaszczaka z kolegami przez ładnych parę lat, jaka jest sytuacja w podkomisji i że ta sytuacja po prostu wymaga poprawy. Niestety to nie zostało zrobione. Dlaczego? Natomiast co do pierwszej części pani pytania, jest dokumentacja, zresztą dużo, dużo tego typu dokumentów w tej książce naszej pokazujemy, gdzie staraliśmy się nie tylko pana przewodniczącego Macierewicza może nie przekonać do tego, jak ta katastrofa mogła wyglądać, chociaż jemu się to nie podobało, ale staraliśmy się właśnie o to, żeby te wątki, które on a priori odrzucał, żeby jednak zostały przebadane. Staraliśmy się to umotywować i to z czasem stawały się naprawdę bardzo, bardzo trudne, stresujące sytuacje, ponieważ on absolutnie nie przyjmował tego do wiadomości, a niestety większość członków podkomisji z czasem również przestawiała się na taki tryb bardzo, bardzo ostrych osób, które w bardzo ostry sposób popierają tą trajektorię wysoką. I to nawet dochodziło do sytuacji, że to wpływało po prostu na zachowania pewnych osób w stosunku do nas. To już nie jest nawet wyłącznie merytoryka, ale również jeśli ma pani zespół ludzki i część tego zespołu zachowuje się w sposób niefajny, mówiąc kolokwialnie, właśnie z powodu tego, że ktoś ma inne zapatrywania, no to to już jest w tym momencie w mojej ocenie droga do tego, żeby ta instytucja po prostu się rozpadła, bo to nie może tak działać w ten sposób. Mhm. Tylko, że to, co panowie opisujecie w tej książce, to nie są niefajne zachowania, tylko sami wręcz je nazywacie mobbingiem, mówicie o nękaniu, mówicie o różnego rodzaju szykanach. I tu pozwolę sobie zacytować kolejny fragment książki. Powstanie tej książki uznajemy za swój obowiązek wobec historii. Niech będzie ona także ostrzeżeniem. Niektórzy z nas, jak również z naszych kolegów ekspertów, przypłacili pracę w podkomisji zdrowiem. Przed czym panowie ostrzegacie? Ostrzegamy przed takim naiwnym założeniem, że w zasadzie dwoma rzeczami. Takim założeniem, że jeśli ktoś jest po naszej stronie, to jest w 100% dobry i cały świat się myli. I druga sprawa, że jeśli ktoś ma rację w sposób merytoryczny, to będzie w świecie polityków, czy rządzonym przez polityków, będzie miał szansę, żeby tą rację wypowiedzieć i że ona będzie w jakiś sposób funkcjonowała. Na zasadach równych albo, znaczy na takich zasadach po prostu, na jakie zasługuje. Zupełnie jakby abstrahując tutaj od świata polityki. Natomiast niestety to tak nie działa i dlatego właśnie były również takie sytuacje, że jeden z kolegów dostał zawału po jednej z takich bardzo trudnych rozmów z przewodniczącym. Mhm.
Natomiast pan opisuje, że swoją pierwszą scysję z Macierewiczem, kiedy zaczął pan wątpić w jego intencje, miał w roku 2013, czyli to był jeszcze etap zespołu parlamentarnego, PiS jeszcze wtedy był w opozycji. Czy już wtedy nie zapaliła się panu czerwona lampka, że no może ten człowiek jednak nie zasługuje na zaufanie, może jednak potem jak dostał pan ofertę pracy w podkomisji, gdy PiS objął władzę, może jednak to nie jest dobry pomysł, żeby wchodzić do tego ciała? Ja wiedziałem, że tam w tej podkomisji znajdzie się kolega, komander Chrzanowski, który mnie rekomendował. Ja wiedziałem mniej więcej, jakie on ma zapatrywanie na temat przyczyn katastrofy i jakby jemu w tym momencie ufałem. W związku z czym wiedziałem, że w podkomisji będą osoby, które wcale niekoniecznie muszą pana Macierewicza i jego narrację promować w 100%. Czyli był pan poza takim walendrodem? Uważałem, że wchodząc do organu państwowego, a no, miałem taką szansę później, ponieważ bardzo szybko zostałem koordynatorem zespołu lotniczego i otworzyły się przed nami naprawdę duże możliwości, jeśli chodzi o przeprowadzenie badań. I myśmy zaczęli to robić. Więc na początku było widać, że to po prostu działało. No, problem zaczął się wtedy, kiedy pan przewodniczący Macierewicz stał się przewodniczącym, czyli stracił stanowisko ministra obrony, bo wtedy mógł 100% swojego czasu poświęcić na to, żeby tą podkomisję prowadzić na, mówiąc brzydko, krótkiej smyczy. Wcześniej nie miał na to czasu, dlatego mieliśmy dużo możliwości badawczych. I zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy, na przykład komuś zaginął w siedzibie przy ulicy Klonowej komputer, a potem się szybko odnalazł, straciliście dostęp do serwerów, trzeba się było wpisywać do zeszytu, wejść i wyjść. 7 lat. Czy nie miał pan takiego momentu znacznie wcześniej, kiedy pan pomyślał sobie, no nie, nie można tak dać się traktować, nie można tego firmować swoim nazwiskiem, muszę odejść z tej podkomisji. To nie jest w ogóle, to nie jest coś dla mnie. To jest żart, a nie podkomisja. To znaczy powiem inaczej, bo to nie jest tego typu jakby alternatywa, że skoro się nie zgadzam, to muszę odejść. Dlatego, że jak odejdę, to nie mam żadnej gwarancji, że moje nazwisko nie zostanie wykorzystane w sposób, którego bym sobie nie życzył, jeśli chodzi o przekaz podkomisji. Było parę osób, które odeszły i one są do dzisiaj jakby z tą podkomisją kojarzone. Natomiast myśmy z kolegami stwierdzili, że najrozsądniejszym wyjściem jest, żeby jednak trwać, prowadzić te badania, które było można robić, patrzeć, co się dzieje z resztą podkomisji, a ponieważ sytuacje, które pan przewodniczący stwarzał, no, świadczyły o tym, że po prostu jakby prawda została ustalona, mówiąc w sensie wersja. Już dawno temu, tak, tak. Więc podkomisja po prostu zrobi raport, a myśmy jako członkowie podkomisji mieli prawo, żeby złożyć do tego raportu zdanie odrębne. I to była najlepsza metoda na to, żeby polemizować z panem ministrem Macierewiczem. Nie było lepszej. Gdybyśmy odeszli, nie mielibyśmy takiej możliwości. Cała Polska poznała pańskie nazwisko 2 lata temu już z kawałkiem, gdy wypłynęły drastyczne zdjęcia okaleczonych ciał ofiar katastrofy. Pamięta pan ten dzień? Oczywiście. Jak to wyglądało? To wyglądało w ten sposób, że odtajniając, ponieważ raport końcowy podkomisji był przez parę miesięcy trzymany pod kluczem, zarówno raport, jak i załączniki do niego, podkomisja wywiesiła po prostu w internecie na stronie Ministerstwa Obrony załącznik tajny, którego byłem autorem. On swego czasu służył do badań analitycznych dotyczących lokalizacji ciał osób poparzonych na wrakowisku poza ogniskami pożarów, co było bardzo istotne, dlatego że jeśli mamy osobę poparzoną poza ogniskiem pożaru, no to należy się bardzo poważnie liczyć z eksplozją. Więc jakby ten wątek badawczy koniecznie trzeba było zrobić, ale oczywiście nie była to ani tematyka, ani sposób jej ujęcia, który jest przeznaczony dla wszystkich. I cóż mogliśmy się z tego dowiedzieć? No, ja rzeczywiście byłem autorem tej pracy. Ona powstała w kilku wersjach i rzeczywiście myśmy znaleźli, czy w zasadzie wtedy to ja znalazłem kilkanaście osób, które jakby podlegały tej zasadzie, czyli były poparzone, a nie leżały w ognisku pożaru.
Natomiast ta praca została utajniona przez ówczesnego przewodniczącego podkomisji, pana Nowaczyka. Zresztą słusznie to zostało zrobione. I dowiedziałem się po odtajnieniu raportu, czyli w 2021 roku, że również na polecenie pana ministra Macierewicza, Nowaczyk, ten załącznik, który zawierał moją pracę razem z zupełnie odrębną pracą pirotechnika, odtajnił. Skoro załącznik został odtajniony, to ktoś go wrzucił do internetu. Nie wiem, czy to jest efekt bałaganu, czy to jest efekt tego, że się spieszono na ostatnią chwilę, czy stał za tym jakiś głębszy zamysł. Trudno mi tutaj to oceniać, ale na pewno materiał, którego nie należało publikować, no został opublikowany. Mało tego, podkomisja sama pokazała dokument w internecie, że jakby za to jest odpowiedzialny przewodniczący bezpośrednio. No dobrze, to opowiada pan przebieg wypadków, a ja pytam pana jako człowieka. Jak się pan dowiedział, że coś takiego miało miejsce? Co się stało? Rozdzwoniły się telefony? Nie wiem, dziennikarze zaczęli do pana uderzać drzwiami i oknami? Jak pan się czuł w tym momencie? No to wyglądało fatalnie, dlatego że no wiadoma sprawa, że wie pani, to już niezależnie od tego, czy ja byłem autorem tej pracy, czy nie. Ale jak zobaczyłem ten załącznik w internecie, po prostu był. Wtedy pierwszy raz było mi wstyd, że byłem członkiem podkomisji smoleńskiej. Że ktoś mógł coś takiego zrobić. Bo to co zrobiono wtedy, to było gorsze niż to, co zrobili Rosjanie z jednym z pasażerów naszego samolotu, publikując jego protokół sekcji zwłok. Więc to było zupełnie makabryczne odczucie. No i niestety musiałem zareagować bardzo szybko, bo na tej pracy było moje nazwisko, więc musiałem takie oświadczenie wydać, w którym no, przeprosiłem wszystkich zainteresowanych, chociaż to jakby ja nie stałem za odtajnieniem tego materiału. Ja już wtedy w ogóle w podkomisji nie pracowałem, ale jednak uważałem, że no, powinienem tutaj jako autor zabrać głos i wszystkich zainteresowanych przeprosić, dlatego że tego typu sytuacje nie mają prawa się zdarzyć w instytucji państwowej, po prostu. Mówi pan, że to był pierwszy moment, kiedy było panu wstyd za to, że uczestniczył pan w pracach tej podkomisji. A czy nie było panu wstyd już wcześniej, na etapie, gdy na przykład całkowici amatorzy w danej dziedzinie pouczali specjalistów publicznie, gdy musieliście ich, tych zaatakowanych, bronić? Czy to nie spowodowało, że... Czy nie ma pan wtedy takiego poczucia zażenowania, że może jednak ten organ nie ma szans na ustalenie czegokolwiek sensownego, bo po prostu zajmuje się sam sobą, wybujałymi ambicjami, ego. Chodzi o wszystko, tylko nie o wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Ten okres, o którym pani mówi, te wydarzenia, o których pani mówi, no to rzeczywiście to były bardzo ostre polemiki, ale proszę pamiętać o tym, że tam nie było równo jakby podzielonych sił. To znaczy, to nie było tak, że tam było powiedzmy 15 osób, które były za hipotezą wysoką, a nas trzech czy czterech starało się bronić. Tam było dużo osób, które nie miały jakby zdania na temat przyczyn katastrofy, dlatego że przyszły do podkomisji po prostu albo zostały delegowane z resortu obrony służbowo, albo z jakichś tam innych miejsc, natomiast one nie miały tej wiedzy. No i też trzeba było pracować, żeby te osoby tą wiedzę zdobyły, żeby je uchronić przed podpisywaniem się później pod czymś, co nie będzie uzasadnione. Więc to były rzeczywiście bardzo ostre polemiki, ale to trzeba było zrobić, no bo skoro mówi pani tutaj o pouczaniu przez dyletanta fachowca, ja rozumiem, no bo taką sytuację żeśmy na przykład opisali, kiedy jeden z kolegów, zresztą również mój zawód wykonujący, ale pouczał doktora meteorologii w jego dziedzinie, coś co dla mnie jest w ogóle nie do przyjęcia, ale jednak wie pani, no coś trzeba było z tą sytuacją zrobić, dlatego że gdybyśmy tego nie ruszyli i nie zrobili, to niestety ta narracja tego kolegi, który nie miał do końca świadomości w ogóle co mówi, byłaby dominująca i ta podkomisja w mojej ocenie ośmieszyłaby się jeszcze bardziej niż to miało miejsce niestety w chwili, kiedy wydała raport publicznie. Czyli byliście panowie, pan Grono Chrzanowski, takimi walenrodami, którzy próbowali od środka tutaj zadbać o podkomisję wbrew jej przewodniczącemu? Znaczy, walenrod jest, może to jest za duże stwierdzenie. No po prostu staraliśmy się zrobić tyle, ile możemy.
i zrobić przede wszystkim tyle własnych badań, ile możemy, bo myśmy też wbrew pozorom robili dużo ilość tematów zaczętych, związanych z techniką, związanych z dźwiękiem, związanych z zachowaniem załogi, przesłuchania świadków. Naprawdę merytorycznie myśmy tutaj dosyć duży fragment pracy wykonali. I w sytuacji, gdybyśmy jakby zrezygnowali z tego, tak jak pani mówi, walenrodyzmu i się wycofali, po prostu tych wyników by nie było. A niestety mamy sytuację taką, że obie komisje wypadkowe, bo zarówno komisja pana ministra Millera, jak i komisja pana ministra Macierewicza, wydały raporty końcowe, które są mocno niepełne. Tam brakuje pewnych elementów, również takich, które myśmy usiłowali zbadać i zaczęliśmy to robić. Ale jestem w 100% przekonany i mogę to wyartykułować, że oba te raporty oficjalne są naprawdę bardzo, bardzo niepełne i nie powinny być raportami końcowymi. Dlatego, że bardzo poważny segment badań po prostu został zignorowany. Myśmy to zaczęli robić. Pomijając to, co się działo oczywiście, jeśli chodzi o wewnętrzne jakieś tam tarcia czy konflikty podkomisji. Robiłam kilka lat temu wywiad z zagranicznymi ekspertami lotniczymi i oni powiedzieli bez żadnych ogródek, że to był kontrolowany lot ku ziemi, że to była po prostu katastrofa. Nie mieli tutaj żadnych wątpliwości. Czy jeden z nich, pamiętam, gdy dowiedział się ode mnie, że władza zarządziła przymusowe ekshumacje ciał ofiar, po prostu skrzywił się z niesmakiem i powiedział, że to jest barbarzyństwo. Czy pan nie miał takiego poczucia, że te ekshumacje, część z nich robiona wbrew woli rodzin, to jest przekroczenie granicy? Panie redaktor, pozwolę sobie odpowiedzieć na obie rzeczy, które pani postawiła, bo rzeczywiście sprawa ekspertów zachodnich jest bardzo ciekawa, tylko że tutaj mamy niestety taki bardzo prosty mechanizm. Znaczy, co ekspert dostanie, jakie dostanie materiały wyjściowe, taką będzie miał później opinię. Ponieważ 80% wypadków lotniczych czy katastrof w lotnictwie ma właśnie jako przyczynę czynnik ludzki, czyli mówimy tutaj o kontrolowanym wlocie w ziemię czy tego typu historie, więc naturalną rzeczą dla eksperta nieznającego sprawy jest, żeby powiedzieć, że coś takiego miało miejsce. Gdyby pani temu ekspertowi pokazała dzienniki usterek polskich Tupolewów 154, w których było kilkanaście awarii układu sterowania wpisanych, również takich awarii, które skutkowały tym, że nie można utrzymać wysokości lotu i ten ekspert by się z tym zapoznał, śmiem twierdzić, że mógłby troszeczkę tutaj swoją opinię zrewidować na ten temat. Ale to tak jak mówię, takie materiały, jakie dajemy ekspertowi, taką on później daje nam w drugą stronę ekspertyzy. I to również jest powód, dla którego eksperci zagraniczni podkomisji Macierewicza dali pierwsze takie oceny, że tam rzeczywiście był kontrolowany lot w ziemię. Mówię tutaj o panu Protero i jego grupie. Ale oni również nie dostali tych dzienników z informacjami, że niestety te nasze Tupolewy w pewnych warunkach były usterkowe bardzo. Gdyby to dostali, spojrzeliby na to w inny sposób. Natomiast sprawa ekshumacji. No niestety trzeba z przykrością powiedzieć, że sekcji zwłok tuż po katastrofie w Polsce nie zrobiono. W związku z czym tutaj prokuratura, skoro oceniła, że procedury ją do tego zmuszają, no to niestety musiano to zrobić. Taka jest brutalna prawda. No, część rodzin nadal się z taką oceną nie zgadza, a panowie opisujecie sytuację, że w sekcjach zwłok, w ekshumacjach brały udział bez wykształcenia medycznego. Po co? Po to, żeby ktoś z podkomisji w tych ekshumacjach uczestniczył, dlatego że po rezygnacji naszego medyka sądowego, pana doktora Cierniaka, to było w kwietniu 2018 roku, pan przewodniczący Macierewicz stracił do niego zaufanie, ponieważ pan doktor nie chciał się podpisać pod częścią raportu medyczną, co do której stwierdził, że pisał ją dyletant. I mimo tego, że pan Cierniak proponował, że mimo tego, że rezygnuje jakby formalnie z członkostwa w podkomisji, a to jest medyk sądowy, zawodowy,
może dalej uczestniczyć w ekshumacjach, to, no to pan przewodniczący Macierewicz jego wniosek odrzucił i zaczął delegować na ekshumację osoby. Tam również w nich uczestniczył prawnik nasz, więc to jakby tutaj nie ma sporu, dlatego że wiadomo, że prawnicy czy adwokaci, czy tam prokuratorzy również mogą w tego typu zdarzeniach uczestniczyć i tutaj jakby nie ma problemu. No problem jest tam, gdzie była to ewidentnie osoba bez wykształcenia medycznego, no która... Trudno mi się wypowiedzieć tak na dobrą sprawę, co ona tam obiektywnie dobrego na tych ekshumacjach znalazła. Musiałbym się zapoznać z materiałem na ten temat. Natomiast ja nie uważam, żeby to, że ktoś w ogóle uczestniczył w ekshumacjach ze strony podkomisji, to była sprawa zła. Problemem jest coś innego, to znaczy jest krótka ławka ekspertów, kiedy nie mamy ludzi rzeczywiście utytułowanych, którzy się znają na rzeczy i którzy powinni w tych ekshumacjach uczestniczyć. Ja przypominam, że pan doktor Biden przecież ze Stanów Zjednoczonych na początku był traktowany jako osoba, która będzie miała właśnie udział w ekshumacjach, no i niestety bardzo szybko się to skończyło. No, fachowcy po prostu zostali zastąpieni przez osoby, które już były mniej fachowe. Abstrahując od tego, co tam tak naprawdę stwierdzono na tych ekshumacjach, bo to wie najlepiej prokuratura i biegli prokuratury. Okej, przenosząc się na mniej posępny wątek, kolejny przykład tego, co się działo w podkomisji, i tutaj znowu cytat z książki. Zdarzały się także kompromitujące potworki językowe, jak choćby nazywanie pasa startowego słowem belt, oznaczającym wprawdzie pas, ale nie szukając dalekich analogii, na przykład od spodni. No niestety to jest jakość tłumaczenia raportu końcowego na język angielski. Coś, na co zwróciłem uwagę w podkomisji. No i zostałem jakby tutaj sprowadzony bardzo szybko na ziemię, że to zrobił zawodowy tłumacz. Jest to prawidłowe? Oczywiście nie jest to prawidłowe. Jest to... Nie wiem w ogóle, kto coś takiego był w stanie wymyślić. Z tym, że muszę obiektywnie przyznać, że raport końcowy podkomisji ma jakby różną jakość tłumaczenia. To znaczy widać, że tam pewne elementy tłumaczył rzeczywiście fachowiec, osoba, która zna angielską frazeologię lotniczą, natomiast w pewnych sytuacjach to nie miało miejsca. No to z tym pasem to jest ewidentny przykład, kiedy ktoś po prostu sobie nie wiem, co wymyślił, nawet nie chce zgadywać. No tak, tylko ja tutaj przytaczam fragment państwa książki, gdzie słowo belt pada zamiast słowa runway. Nie dlatego, żeby się wgłębiać w ten konkretny przypadek, ale to jest raczej symbol tego, czego było pełno po prostu w ogóle w całej komisji. I naprawdę staram się zrozumieć, dlaczego panowie nie stwierdziliście w pewnym momencie, i to raczej wcześniej, że trzeba rzucić papierami i powiedzieć, że nie będziecie w tym uczestniczyć. Wasze nazwiska i tak już by były w to włączone. Przecież ta sytuacja ze zdjęciami, które ujawniono, ten pański załącznik, który nie powinien być ujawniany, tak czy siak go ujawniono, nie miał pan na to żadnego wpływu. Dlaczego nie rzuciliście papierami, gdy tylko zobaczyliście, że ta podkomisja to jest po prostu klub dyskusyjny, złożony w większości z amatorów, z wybujałym ego, którzy robią sobie różne eksperymenty, czasami bardzo nierzeczowe, nie wnoszące nic do sprawy, na koszt podatnika? Panie redaktor, myśmy byli zespołem, który naprawdę miał duże możliwości badawcze. Sprawa sprawności sprzętu, sprawności samolotu, sprawa wyszkolenia załogi, sprawa przepływu informacji meteo po stronie polskiej, po stronie rosyjskiej, sprawa sprzętu radiolokacyjnego rosyjskiego, sprawa kontrolerów. To są rzeczy, które były dotąd w Polsce traktowane po macoszemu. Tego nikt przed nami w sposób kompleksowy nie próbował potraktować. Więc proszę mi wierzyć, że myśmy naprawdę mieli dużo rzeczy merytorycznych do zrobienia. I to, co się udało zrobić, jest opisane w zdaniu odrębnym. To jest dokument techniczny, który można znaleźć w internecie na naszej stronie internetowej Zespołu Lotniczno-Nawigacyjnego. I tam są podane właśnie merytoryczne nasze ustalenia. Ustalenia, których nie mielibyśmy szans zrobić, nie siedząc pod komisji, bo po prostu nie mielibyśmy takich możliwości technicznych. To, że nam te badania przerywano, że nam przeszkadzano, w pewnym momencie również się skończyło, dlatego że myśmy się w pewien sposób od pana przewodniczącego zdystansowali, zresztą za wiedzą pana ministra Błaszczaka, który przyjął taką formułę, że zespół lotniczo-nawigacyjny w tej sytuacji, która panuje w podkomisji,
pracuje w sposób, dopóki przewodniczący nie zażąda czegoś innego, w sposób quasi autonomiczny. I myśmy w ten sposób przepracowali również 3 lata. Oczywiście to trudno powiedzieć, że zostały wykorzystane wszystkie możliwości, jakie ma komisja wypadkowa, bo myśmy od tych części tych możliwości byli odcięci. Ale jednak również po tym, kiedy żeśmy opuścili jakby siedzibę podkomisji i przestaliśmy się kontaktować z panem Macierewiczem, również pewne istotne, merytoryczne znaleziska żeśmy mieli. I sprawa kolejna. Myśmy recenzowali pracę pana Macierewicza i podkomisji cały czas, informując o tym Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby ono miało wiedzę, co się w tym organie jego dzieje. I znowu, gdybyśmy wcześniej rzucili papierami, to tej możliwości byśmy nie mieli. I później wszyscy by byli zdziwieni, dlaczego pan przewodniczący Macierewicz mówi tutaj o wybuchach i zamachu robionym za pomocą wybuchów. I w ogóle co z tym wszystkim zrobić. Proszę zauważyć, jak się zachowywał aparat państwowy po przegłosowaniu raportu końcowego. Aparat państwowy rządu pana Morawieckiego był bardzo zdystansowany od tego, co pan Macierewicz mówił. Podobnie zresztą minister obrony, podobnie inni członkowie rządu. No więc oni mieli wiedzę, że coś tam jest nie tak. Inna sprawa, jak tą wiedzę wykorzystywali, ale to już jest sprawa polityki. Ja nie chcę się w to tutaj w tym momencie mieszać. Żywił pan też pewne nadzieje wobec Jarosława Kaczyńskiego, że on tak, przerwie patologię w tej podkomisji, ale to się nie stało. Dlaczego? No niestety, no wie pani, trudno mi powiedzieć, dlaczego to się nie stało. Jeśli przyjmiemy takie założenie, że pan Jarosław Kaczyński mówił prawdę w mediach, no to on kiedyś powiedział, że on od początku wierzył, że w Smoleńsku miał miejsce zamach. I w tym momencie hołubienie pana Macierewicza z tą teorią jego wysokiego przelotu i 2 wybuchów mogłoby być w jakiś sposób uzasadnione. Natomiast czy rzeczywiście pan Kaczyński w to wierzył, czy nie, nie chcę tego oceniać, bo po prostu nie wiem. Nie mam do tego danych, żeby to ocenić. Mhm. Może było to dla niego po prostu użyteczne. Nie wiem, politycznie, czy w jakiś tam inny sposób. To jest naprawdę bardzo trudny temat. Natomiast faktem jest, że pan Kaczyński zapoznał się z problemami, które w podkomisji są. One udało nam się je zreferować w bardzo, bardzo taki ogólny sposób. Dlatego, że mieliśmy się z nim spotkać, ale w sumie stwierdził, że nie jestem zainteresowany. No i później zaczął promować pana Macierewicza, jego raport, już zupełnie oficjalnie. Według pana danych, które pan zebrał w ciągu kilkuletnich obserwacji, kim jest Antoni Macierewicz? Jaki jest? No to jest człowiek bezwzględny. On jest przede wszystkim podporządkowany jakby własnemu interesowi i podporządkujący całe otoczenie temu, co chce osiągnąć. W sposób naprawdę bardzo, bardzo brutalny. On może wyglądać na szarmanckiego, na sympatycznego, ale to jest taka, powiedziałbym, maska. On po prostu wie, czego chce, i realizuje to, idąc, mówiąc kolokwialnie, po trupach. Kolokwialnie, czy jednak dosłownie? No nie, dosłownie to bym w ten sposób tej sprawy nie traktował, no nie mając dodatkowych danych. Ja rozumiem, że wraca pani do sprawy tych ofiar nieszczęśliwych, których wizerunki się znalazły w internecie, no ale mówię, tutaj jakby no nie mamy dowodu stuprocentowego, że było to intencjonalnie zrobione, więc cały czas jest możliwość, że po prostu w podkomisji był bałagan. Zresztą zupełnie obiektywnie rzecz biorąc, pan Macierewicz nigdy nie był asem, jeśli chodzi o management, o zarządzanie. To był zawsze człowiek, który był podporządkowany pewnego rodzaju chaosowi, on wprowadzał chaos. I im bardziej się wtrącał w badania, tym ciężej to wszystko szło, dlatego że po prostu nie można tego wszystko było poskładać później. Od strony czysto menadżerskiej, takiej od strony zarządzania, koordynacji, to było niemożliwe, dlatego że on po prostu ma zupełnie inny styl działania. Mhm. A jaki, bo często panowie piszecie o tym, jak interes polityczny tutaj wtargnął w badania naukowe. Jaki interes polityczny miał Macierewicz według pana, albo mógł mieć, może mieć w tej sprawie? Pan Antoni Macierewicz po katastrofie no, stał się jakby jednym z czołowych współpracowników prezesa Kaczyńskiego, jeśli chodzi o Smoleńsk.
To jest wprawdzie historyk, ale on umiał pokazać, oczywiście to nie do końca była prawda, że jakieś tam hipotezy lotnicze próbuje składać do kupy. I teraz do pewnego momentu była taka sytuacja, że z rodzinami smoleńskimi współpracował pan mecenas Pszczółkowski, to był prawnik również reprezentujący prezesa Kaczyńskiego przed śledztwem prokuratury krajowej. Więc jakby po prawej stronie, że się tak wyrażę, były dwie osoby zupełnie od siebie niezależne, które zajmowały się Smoleńskim. To był pan Macierewicz ze swoim zespołem parlamentarnym i to był pan mecenas Pszczółkowski, który składał wnioski dowodowe do prokuratury i miał dostęp do prezesa Kaczyńskiego. I teraz odpowiedzią na pani pytanie być może będzie to, że wtedy, kiedy PiS zaczął rządzić, to pan mecenas Pszczółkowski został przeniesiony do Trybunału Konstytucyjnego, czyli z dnia na dzień musiał po prostu ze sprawą smoleńską się pożegnać. I wtedy pan Antoni Macierewicz został osobą z monopolem i z dostępem do pana Kaczyńskiego, która się zajmowała Smoleńskim. A to była sprawa, na której oczywiście on mógł w strukturach bardzo, bardzo wysoko wypłynąć. No bo wiadoma sprawa, dostęp do prezesa, bardzo ważne sprawy, które są związane ze śmiercią jego brata. No więc on po prostu w mojej ocenie starał się tą okazję wykorzystać. To, co mnie zastanowiło w panów książce, przepraszam, to to, że część osób anonimizujecie, zapisujecie je samymi inicjałami. Dlaczego? Staraliśmy się nie podawać jakby tutaj nazwisk wszystkich, dlatego że były takie dwie grupy pod komisji. To znaczy osoby, które jakby z definicji same chętnie w mediach się udzielały, a poza tym osoby, które jakby albo rzadziej to robiły, albo w ogóle nie chciały tego robić, więc tutaj takie rozgraniczenie było. No i druga sprawa to jest to, że no niektóre osoby były tak ważne dla przebiegu wydarzeń, że po prostu one musiały zaistnieć pod nazwiskiem. Natomiast co do innych osób takiej konieczności nie było. To jest czysto subiektywny wybór. Czy miałby pan jakąś prośbę do nowej władzy, która teraz powołuje komisję po to, żeby zbadała podkomisję, czyli robi się trochę taka incepcja. Powstaje komisja, która ma zbadać państwa pracę i ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak wydane zostały środki publiczne. Czy w sposób sensowny, czy nie? Czy miałby pan im coś do powiedzenia? Obawiam się, że niewiele, dlatego że myśmy to opisali w książce. No system jakby takiego duopolu, który w Polsce panuje, to znaczy, że są dwie główne partie i każda ma jakąś tam swoją, powiedzmy, ulubioną wersję zdarzeń w Smoleńsku, powoduje, że jedynego w zasadzie życzenia, jakie można mieć, czyli żeby dokończyć te badania techniczne w wątku sprawności samolotu, nie da się zrobić, dlatego że nikt po prostu nie jest tym zainteresowany. A to jest jedyne życzenie, jakie ja bym miał w tej sprawie. Żeby te badania, które myśmy zaczęli, ktoś po prostu skończył. No i powiedzmy, że zostaną skończone i okaże się, że rzeczywiście Tupolew miał pewne opóźnienie w reagowaniu tutaj i stąd wynikały te wątpliwości, które państwo, te sytuacje, które państwo opisaliście w książce. No ale to nadal nie znaczy, że doszło do zamachu, czy do dwóch bomb, czy do zmiany zjawisk meteorologicznych. Gdyby stwierdzono niesprawność układu sterowania samolotu, no to by również w pewien sposób reanimowało wątek zamachowy. Oczywiście nie wiązałbym tego w żaden sposób z bombami, ja tylko chciałem przypomnieć, że była sytuacja, że słowackie MiG-29, czyli myśliwce, które były w Rosji naprawiane, zostały poddane pewnego rodzaju sabotażowi silników. Więc to, że coś w samolocie naszym nie zadziałało, oznaczałoby, że należy odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Czy była to zwykła przyczyna techniczna, czyli jakaś awaria, która oczywiście może się zdarzyć, dlatego że tego typu awarie były wcześniej, czy jednak ktoś ten samolot w jakiś tam dosyć specyficzny sposób uszkodzi. Także to nie są rzeczy, które się kłócą. Natomiast jeśli chodzi o wybuch dwóch bomb, no to na razie no naprawdę w mojej ocenie jest... Nie mamy za bardzo tutaj materiału dowodowego, żeby tej narracji się obracać w sposób naprawdę poważny. Nie chcę sprowadzać sprawy do absurdu, ale
Można by też było badać wątek uczestnictwa kosmitów w tym wszystkim i też można byłoby snuć różne hipotezy, tak jak Antoni Macierewicz i dochodzić do prawdy, tylko no właśnie. Myślę sobie o tych biednych rodzinach, które słyszą cały czas jakieś wykluczające się wersje. Panowie pisaliście do nich listy, próbując wskazywać patologię w podkomisji. Jak rodziny reagowały na te wasze komunikaty? Rodziny, te, które znaliśmy, no jakby ze zrozumieniem reagowały na to, co opisujemy i co im przekazujemy. No wiadomo, że duża część rodzin się od pana przewodniczącego w czasie tych lat po prostu odwróciła, dlatego że oni byli przez niego mamieni tą jego wersją zdarzeń. Natomiast ja chciałbym wrócić do tego, co pani mówi. No bardzo przepraszam, ale żadna szanująca się komisja wypadkowa nie bierze pod uwagę napadu kosmitów. Natomiast każda szanująca się komisja wypadkowa bada zawsze trzy wątki. Znaczy to jest czynnik ludzki, to jest sprawność sprzętu i to jest zamach terrorystyczny. W Polsce na dobrą sprawę zrobiono wyłącznie czynnik ludzki i to w sposób, powiedziałbym, dosyć niespójny i błędny. To zrobiła komisja Millera. I również zamach terrorystyczny zrobiła w sposób równie niespójny i bezsensowny komisja Macierewicza. Natomiast wątku technicznego nikt nie ruszył. Ja naprawdę byłbym daleki od wprowadzania do tej całej sprawy kosmitów, bo naprawdę, może mi pani wierzyć, że po tylu latach pracy tylu komisji i tylu prokuratorów, Polska naprawdę ma tak słabą pozycję, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co się w Smoleńsku stało, że tutaj kosmici nie są potrzebni do wyjaśnienia tej sprawy. No. Jest potrzebne po prostu przebadanie wątku technicznego. Wspominacie, panowie, o brzytwie Okhama, czyli takim filozoficznym narzędziu, że zazwyczaj najprostsze wyjaśnienie sprawy jest prawdziwe. Czyli jeżeli coś wygląda jak kaczka, chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to może po prostu jest kaczką i tyle. Zwykle tak jest, oczywiście. Tylko że to znowu na zasadzie brzytwy Okhama i jeden z trzech podstawowych wątków badania nie został zrobiony. Mhm. Przez 14 lat. Mhm. A więc w tym momencie, no cóż więcej można powiedzieć? Może na koniec, gdybym mógł się pan cofnąć w czasie i udzielić sobie przed laty pewnej rady. Czy warto się angażować we współpracę z Antonim Macierewiczem, najpierw zespół parlamentarny, a potem pod komisję? Co by pan sobie doradził? Ja uważam, że było warto, dlatego że jednak pewne elementy, których dotąd w Polsce nikt nie ruszył, nasz zespół zrobił. I choćby dlatego było warto, tak. Jestem o tym przekonany. Mhm. A wątek finansowy? Bo pojawiało się dużo takich głosów, że być może po prostu ten cały cyrk, przepraszam, ale to słowo i tak nie oddaje tego, co panowie opisujecie w tej książce, że może po prostu w tym wszystkim panowie trwaliście, nie mówię o waszej trójce, tylko ogólnie, dla pieniędzy. Może to się po prostu opłacało. Wie pani, nie chciałbym oceniać nikogo przez pryzmat finansowy. Ja mogę pani powiedzieć tylko tyle, że pracując pod komisji przez ten czas, praktycznie do końca, myśmy mieli umowę na 80 godzin miesięcznie. Ja spokojnie wyrabiałem tam pełny etat, czyli 180 godzin w miesiącu. Czy tych 6 tysięcy złotych na miesiąc to było dużo czy mało, to oczywiście można dyskutować. Natomiast ja wcześniej pracowałem przez 5 lat nad tematem Smoleńska, nie mając z tego tytułu ani złotówki. Po wyrzuceniu mnie spod komisji również tego tematu nie porzuciłem, o czym świadczy książka, którą jest pani łaskawa dzisiaj recenzować. I również z tego tytułu jakichś tam specjalnych finansowych gratyfikacji nie miałem, więc ja mogę tylko mówić o sobie, że pieniądze tutaj w tym wszystkim są najmniej ważne. Marek Dąbrowski, magister, inżynier, architekt, członek rozwiązanej już podkomisji smoleńskiej w latach 2016-2021, był moim i państwa gościem w Polityce na temat. Dziękuję bardzo, panie inżynierze. Dziękuję również. Kłaniam się, do widzenia. Dziękuję, a państwa zapraszam na następną politykę. To była Anna Driańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.